Ksiądz Wojciech Szmudziński, jezuita. Niebo jest w nas. W tym czasie spotkałem kardynała Willy Brandtsa. Znalazł dla mnie czas po uroczystym obiedzie. Opowiedziałem mu o mojej pracy z narkomanami i o moim wielkim rozdarciu pomiędzy katolicką pobożnością a wiarą w Chrystusa, którego obecności coraz bardziej doświadczałem dzięki modlitwie we wspólnotach zielonoświątkowych. Karmiłem się słowem głoszonym przez protestanckich kaznodziejów. Włączałem się w akcje ewangelizacyjne z ruchami ewangelicznymi, baptystami, metodystami i tak zwanymi wspólnotami bezwyznaniowymi. Żywy Chrystus, niezakonserwowany wielowiekową tradycją, przychodził do mnie w drugim człowieku. Poprosiłem kardynała o radę. Zamiast pouczenia podniósł prawą dłoń na wysokość swojego pogodnego oblicza i pobłogosławił mi, mówiąc: głoś dobrą nowinę i nauczaj zarówno katolików, jak i protestantów. Dla baptystów bądź baptystą, dla katolików katolikiem, dla zielonoświątkowców zielonoświątkowcem. Karm się żywym Chrystusem i umacniaj słowem każdego. Głoś Ewangelię w zborach i kościołach. Dawaj świadectwo narkomanom i bezdomnym, księżom i pastorom. Karm się żywym słowem, a Duch Święty obdarzy cię mocą. Odtąd pokój wstąpił w moje serce i odnowiłem wiele międzywyznaniowych przyjaźni. Wspólnie modliliśmy się i pracowaliśmy. Zapominając, kto jakiego jest wyznania, głosiliśmy wolność uzależnionym, rozrywaliśmy kajdany ludzkich stereotypów, łamaliśmy uprzedzenia i uwalnialiśmy ludzi zniewolonych demonem religijności. W dzieciństwie Bóg był dla mnie nudnym starcem, wpatrzonym w świat z wysoka i cieszącym swój wzrok godzinnymi procesjami zawodzących na jedną nutę ludzi. Czasem usiłowałem zobaczyć w Bogu dobrą wróżkę, spełniającą życzenia grzecznych dzieci. Innym razem bałem się, że będę musiał spotkać Go po śmierci w smutnym niebie i kontynuować swoją egzystencję na modlitwie z pochyloną głową i zmarszczonymi brwiami. W tym dzieciństwie, przeplatanym wielkimi marzeniami i lękiem przed śmiercią, przyśnił mi się zagadkowy sen. Znajdowałem się na scenie koncertowej jako jeden z grających na gitarze. Oklaskiwał nas tłum młodych ludzi. W pewnym momencie niebo się otworzyło i rozległ się nad nami potężny głos Boga. Bardzo podoba mi się wasza muzyka. Od dziś zapraszam was, abyście grali mi w moim królestwie. Dopadł mnie paniczny strach. Zacząłem krzyczeć, że nie chcę umierać i błagałem Boga, aby zostawił mnie w spokoju. Bóg przystał na moją prośbę i dodał, że będę teraz musiał długo na Niego czekać.